Bardzo miło mi gościć w studiu Trezado. Postaram się coś powiedzieć, może to nie będzie 15 minut milczenia, jak moja koleżanka z pracy się śmieje zawsze. No, raczej nie będzie to 15 minut milczenia, bo mamy trochę tutaj tematów, które mi się wyświetliły. Co się dzieje? Łukasz, jesteśmy w Hiszpanii. Jak to się dzieje, że gravelowiec jest w Hiszpanii na rowerze gravelowym, nie szosowym? To jest mój rower startowy, na którym będę się ścigał, więc zawsze lepiej jest potrenować sobie na rowerze, na którym się będę ścigał. Akurat można też wybrać i trasę z gorszym asfaltem i wjechać na chwilę gdzieś w teren, więc to jest dosyć uniwersalne. Byłem tutaj 5 razy, byłem już na szosie w okolicach Malagi, teraz chciałem spróbować czegoś innego. Teraz zaczynamy w okolicach tutaj Pego, trochę dalej od Calpe. Ja sam powiedziałem, że faktycznie tych tras gravelowych jest sporo. Jak wygląda twoje takie przygotowanie do sezonu? No bo od praktycznie zeszłego roku stałeś się bardziej specjalistą od tych długich dystansów. Kiedy jest ten długi dystans, kiedy to się zaczyna i kiedy na przykład zaczyna się ultra według twojej definicji? To jest taka dyskusja na temat, czy istnieje życie gdzieś w kosmosie. No to ciężko tak wygrać. No dla jednych to jest wyścig, który trwa więcej niż 24 godziny, dla innych 500 kilometrów. Myślę, że taka definicja może być, że wyścig, który gdzieś tam się w nocy też jedzie, nie przez pana noc. Chociaż no, bardzo indywidualnie można do tego podchodzić, myślę, że nie ma tutaj jakiejś sztywnej granicy. Jaki jest dla ciebie taki optymalny dystans, przynajmniej na ten moment? No, jesteś rocznik 8-9, 35 lat w tym roku. Może się to wydawać, jeśli chodzi o takie kolarstwo XT, o którym żeśmy rozmawiali, no to wiemy, chociaż mamy tu zawodników i po 40, którzy jeżdżą i dają radę z młodzieżą, tak? Nawet na przykład Szczepana, czy nawet przykład zawodników cross country w kalendarzu międzynarodowym Unii Kolarskiej, tak? A jak to właśnie wygląda? Długi dystans to ja zawsze byłem jakoś lepiej predysponowany do długich dystansów. Jakaś taka rywalizacja krótka, gdzie trzeba bardzo dużo też takiej agresji sportowej, dynamiki, no nie była nigdy dla mnie jakoś korzystna i pewnie ze względu na jakieś uwarunkowania fizyczne, może cechy psychiczne. Myślę, że to jest dosyć złożone, dlatego zawsze specjalizowałem się czy w maratonach, czy w wyścigach etapowych. No a w tej chwili przeszedłem na to kolarstwo gravel. Myślę, że to jest z jednej strony jakaś taka ewolucja, szukanie czegoś nowego po kilkunastu latach ścigania się w maratonach, no z drugiej strony te maratony też gdzieś zginęły. No to też mieliśmy tę dyskusję na łamach MTBXC, dlaczego tak się stało, czy to jest powiedzmy wina organizatorów, że idą na łatwiznę, że tutaj kasa się musi zgadzać i mniejszym kosztem można robić te krótsze dystanse, czy to jest tak, że rynek dopasowuje się do oczekiwań uczestników i po prostu ludzie nie chcą się męczyć. No to jest bardzo ciekawe, także nie tylko z strony maratonów czy kolarstwa, ale też jakichś zmian społecznych, które na naszych oczach się rozgrywają. A wracając do pierwszej części pytań, no to ja tutaj w dwóch, powiedzmy, skrajnych biegunach tego kolarstwa gravel się specjalizuję, czyli gravel racing, czyli to mamy ten wyścig UCI, który jest świeradowie rozgrywany, jedyny w Polsce. No i mając coś takiego pod ręką na swoim terenie, no to po prostu nie ma opcji, żebym tam nie wystartował. No a drugie to są wyścigi takie około 500 kilometrów, gdzie z jednej strony jest już ten dystans dosyć długi, a z drugiej strony no to też nie jest jakieś jeżdżenie takie wycieczkowe ileś dni i ma to dużo cech takich, które także były maratonach MTB, czyli takiej bezpośredniej rywalizacji z przeciwnikami i dynamiki jazdy. Czyli właśnie te maratony MTB, mówimy o tym, że trochę zginęły, tak? Czyli żebyś wrócił do ścigania w maratonach MTB, rozmawialiśmy trochę o tym przed sezonem. Były stawiane cele, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w maratonie. No bo tam zapowiadany był dystans 100 km i powiedzmy 3000 przewyższenia. Czyli to jest jakby właśnie, co by się musiało wydarzyć, żebyś na przykład, nie wiem, raz czy dwa, czy nawet kilka razy w roku wrócił do tych maratonów MTB i w nich startowo. Jak one by te imprezy powinny wyglądać i zarówno o trasę, o przewyższenia, o rywalizację sportową? No, najprościej odpowiadając, to musiałby dystans giga wrócić do naszych maratonów. No, niestety ten dystans giga gdzieś wypadł. Jeszcze trzymają się jakoś Puchar Czech, gdzie też miałem szczęście i okazję startować. No myślę, przez te paręnaście lat jako no, niezawodowy kolarz, amator, no, miałem to szczęście, że przejechałem dosyć sporo tych imprez w Polsce i za granicą, takich wartościowych. Trafiłem na ten największy rozkwit właśnie maratonów, gdzie mieliśmy czy Sudety MTB Challenge, czy właśnie Puchar Czech, czy jeszcze wcześniej MTB Maraton, Ochotnica Four Towers. Także mieliśmy takie wyścigi, które faktycznie
no, rozgrywały się typowo w górach, była bardzo ciężka trasa, ten czas zwycięzcy oscylował w okolicach 4-5 godzin. Natomiast no, to też nie jest tak, że ten gravel jest jakimś zaprzeczeniem roweru górskiego. Dla mnie ściganie to jest po prostu jeżdżenie na rowerze na długim dystansie, bo to kocham, bo trenowanie, kolarstwo jest jakimś dla mnie sposobem na życie, a to czy to jest taki rower czy inny, to jest tylko narzędzie pracy, więc dla mnie to jest jakieś naturalne przejście z jednej formy rywalizacji do drugiej niż powiedzmy zupełne odrzucenie kolarstwa górskiego. No też to jest znamienne, że przez tyle lat rozkwitu w Polsce maratonów, no nie doczekaliśmy się jakiejś imprezy takiej, która na trwałe gdzieś wpisałaby się ten kalendarz czy polski, czy nawet europejski. No, mieliśmy rozkwit tych maratonów i praktycznie wszystko się nagle skończyło. Ja tu nie mówię o jakichś imprezach rangi Celeronda Hero, ale no spokojnie czy tam Rally Sudety, Maleville, czy takie imprezy Dolni Morawa, na które przyjeżdżają zawodnicy także z zagranicy, no nie ma miejsca takiego. Sudety MTB Challenge to jest chyba jedyna impreza, gdzie zawodnicy gdzieś spoza Polski kojarzą. No, jeśli właśnie chodzi o te imprezy etapowe, no to jest powiedzmy Bike Adventure, na które też parę razy żeśmy startowali. Nawet w WCI. Tak, ale właśnie zginął, to się nie utrzymało. Przyjeżdżali z zagranicy zawodnicy z całej Europy i niestety z jakichś powodów tego już nie ma. To bardzo z kolei na drugim jakby biegu. Nie, bardzo dobrze rozwijają się te imprezy gravelowe, tak? W tym roku też pojawiają się Mistrzostwa Polski w Ultra. Zarówno jeśli chodzi o klasy szosowe, jak i wersję tą właśnie terenową, tak? Gravelową. Tak jak sam powiedziałeś. O tym, że chodzi o jeżdżenie na rowerze, przede wszystkim jakby no w terenie, a na jakim rowerze się to będzie odbywało, no to, że teraz troszeczkę z jednej strony to jest jakby moda, ale z drugiej sam bo podkreślasz to, że po prostu można pokonywać dłuższe dystanse, tak? Czyli jakby więcej godzin spędzić na tym rowerze. Ja nie uważam, że trenowanie czy moja wizja tego kolarstwa jest jedyną słuszną. Startowałem tam w wyścigu na przykład Bałtyk 600, gdzie ja jechałem typowo na wyniki i to była dla mnie jakaś ścieżka, ale byli też ludzie, którzy w ten sposób spędzali sobie weekend majowy. Zupełnie nie kategoryzuję, że coś jest lepsze, coś jest gorsze i że to od razu musi być sport w rozumieniu takim wyczynowym, nawet jeżeli nie jest się zawodowym kolarzem. To jakby tak przechodząc do liczb, to na ten moment jakby na twój etap wytrenowania, to ile to by było za dużo? W sensie kilometrów, nie wiem, przewyższeń, czy nie ma takiego dystansu, który by cię przerażał? No, czytając nawet sporo literatury o fizjologii wysiłku, czy o wyścigach długodystansowych, no tak naprawdę jest za każdym razem podkreślone, że przejechanie tam 500 tysiąca kilometrów dla zdrowego człowieka nie jest jakimś wysiłkiem ekstremalnym. To nie jest Himalajs, gdzie po prostu wchodzimy na 8 tysięcy metrów i co by się tam nie działo, to po jakimś czasie umieramy. No tutaj jeżeli ktoś nie ma jakichś chorób ukrytych, nie zrobi coś głupiego, nie będzie ćpał, wiadomo, koksu, no to ciężko sobie naprawdę zrobić krzywdę. Te mechanizmy takie bezpieczeństwa w naszym organizmie są na tyle silne, że wcześniej będziemy musieli po prostu przerwać ten wysiłek albo zmniejszyć jego intensywność, zanim sobie naprawdę zrobimy krzywdę. Więc to z jednej strony tak, ale z drugiej strony słyszymy o tym właśnie w gravelach, gdzieś tam może słyszymy, nie wiem, czytamy, że ludzie, nie wiem, zapisują się z długim wyprzedzeniem, żeby im tam nie przepadł start, to właśnie jakieś przeciwbólowe środki, tutaj, nie wiem, kolano boli, to chwilę zatrzyma się, potem pojedzie dalej. To jest takie drutowanie bezpieczników, no. Po to jest bezpiecznik, żeby właśnie boli cię kolano. No to jest sygnał, że powinieneś przerwać. No jak ktoś łyka leki przeciwbólowe i później to kolano ma niesprawne do końca życia, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Czyli na ten moment nie przeraża cię nawet taki Bałtyk 600, czy 1000 byś przejechał? Ten to był kiedyś taki wyścig, czy dalej chyba jest, tak? Bałtyk Bieszczady Tour, tak. To jest na szosie, tak? To jest na szosie, ale też są wyścigi w terenie. Chociaż akurat na dystansie takim jest i mniej, ale no myślę, że za parę lat gdzieś też spróbuję swoich sił za granicą i no to jest kwestia dobrego przygotowania się na pewno. Natomiast nie ma jakiejś jasno określonej chyba granicy takiej. Czy słyszałeś o takim wyścigu Unbound Gravel? No oczywiście. I czy to jest jakiś rodzaj marzenia, gdzieś tam właśnie wystartować? No, czy nie tak. Coś na temat tego wyścigu powiedzieć więcej? Czy to jest właśnie taki typowy gravel racing? No tak. No to gdzieś z Ameryki się wywodzi to kolarstwo szutrowe, spuszczając. Żwirowe, tak? Żwirowe, szutrowe. No. Tak. No pewnie to jest marzenie. No, takie.
No w tym roku może się nie udać, 30 maj, 2 czerwca, to jak już mówiliśmy o tym, że wiemy, jak wygląda ten kalendarz, jeśli chodzi, znaczy wiemy, że już nie ma tych mistrzostw Europy w maratonie, tak? Gdzieś tam się rozmawialiśmy o tym, że może wystartować w etapówce jakieś MTB, tak? Bo to była powiedzmy tak namiastka, gdzieś tam giga, ale jak sobie ten kalendarz w tym roku zawodów gdzieś tam ułożyłeś, czerpiąc doświadczenia do tej pory, czy chcesz czegoś nowego właśnie spróbować? No mówiliśmy o tych mistrzostwach Polski w ultra, tak? No tak, to skoro są mistrzostwa polskie, no one tam wiadomo, różne kontrowersje się pojawiają wobec organizacji samego dystansu i tak dalej, no ja zawsze stałem na stanowisku, że jak coś ma charakter mistrzostw Polski, no to jako zawodnik powinien tam startować i liczę na to, że też się pojawi wielu mocnych zawodników, z którymi w końcu będzie można na jednych zawodach spotkać się, jakoś zebrać wszystkich mocnych zawodników, bo na razie też jest często tak, że jest tyle tych zawodów, że ciężko się tam się skonfrontować, więc to jest fajna okazja, żeby spotkać się w jednym miejscu. No a na początek maja to gra w Magedon wzdłuż Odry, 850 km, więc będę tutaj swoich sił próbował na takim dystansie. No i oczywiście też gravel racing, no, wyścig UCI w Świeradowie, Shooter Master i pewnie Mistrzostwa Polski, które teraz chyba będzie Tomasz Marczyński. Tomek Marczyński ma organizować chyba w sierpniu, tak? W kalendarzu są z tego, co widziałem. No, ale rozmawiamy właśnie o tym, bo co by się musiało wydarzyć, żeby do tych maratonów MTB wrócić, czyli wiem o tym, że musiałoby wrócić to giga, że musiałaby wrócić frekwencja na to giga, żeby było się z kim ścigać, żeby te dystanse były, no pewnie o to ściganie, to tam czołówka, nie wiem, 4,5, 5, 6 godzin, no, to jest taki, tak było wcześniej. Taki przyzwoity czas. Przyzwoity czas dla ciebie. No to nasuwa się też pytanie, czy właśnie te gravelów, wyścigi gravelowe, zarówno tej formule właśnie racingowej, czy gdzieś tam formule ultra, co czeka za kilka lat, czy nie podzielą losu właśnie giga? Ciężko mi powiedzieć, tak może być. No, zwróć uwagę, że tu się ścigają ludzie 30-paroletni. No, nie ma jakiegoś następstwa i to było moim zdaniem jedna z przyczyn właśnie upadku maratonów i jakoś sportu masowego, że no, sport wyczynowy, nawet nie zawodowy, przestał być modny. Przestało być to coś, co pociąga młodych ludzi. Coś, co wiąże. Nie ma 20-latków na zawodach. Tak, no coś, co nie jest może jakoś tam super atrakcyjne, co możesz pokazać na zewnątrz, to jest bardziej coś, co jest w tobie. I ten sport też jest bardzo niewdzięczny. To jest dużo samotnej pracy, jakiegoś wysiłku, nakładu środków. Zwycięzca jest tylko jeden. Nie zawsze można to pokazać dobrze w internecie, a chyba, że tak jak wyścigów gravelowych mamy ponad 100 w kalendarzu w Polsce i co weekend się okazuje, że gdzieś tam właśnie wygrywa, ale właśnie mówię, że to ten sport taki wyczynowy no, przestał być popularny. To gdzieś przeniosło się trochę w taką śliską strefę internetu, tworzenie jakiejś treści influencerskiej i tak dalej, co właśnie ten sport, czy tam jakby wynik sportowy, tak. I ta praca w ogóle nie jest jakby doceniana. Trochę i to jest tak, że ogon zaczął machać psem, że coś, tak, co powinno być dodatkiem dla sportowca w jakimś pokazywaniu swojej pracy może i sprzedawaniu tego, jakie ma wyniki sportowe, no to stała się ta treść internetowa celem samym sobie. Stała się jakby celem samym sobie i tego, że no to jakby to gravel, tak jak sam powiedziałeś, że to są tego typu rodzaju wyścigi, że na majówkę może ktoś przyjechać sobie po kilka dni jechać, może sobie nawet, nie wiem, zabukować noclegi po drodze i zaplanuje sobie jaką taka, w cudzysłowie, etapówkę. Wiem, że Paweł Kuflikowski też na swoich wyścigach też rodzaj etapówki jak gdyby organizuje. No to może właśnie tak jakby ta pozwala gdzieś tą niszę tego kolarstwa długodystansowego właśnie wypełnić, tak, że ona jest dostępna dla wszystkich. Może, no ważne, żeby ludzie się po prostu ruszali, tak. Jeździli na rowerze dla samej jazdy na rowerze, a nie tylko dla konieczności zrobienia zdjęć, nagrania rolek i sprzedania tego. Tak. A czy będziesz miał torebeczkę na kierownicy gravelową? Nie, absolutnie nie. To, no, trzymamy za słowo, ale generalnie tutaj też mieliśmy okazję właśnie w Hiszpanii widzieć wielu nawet prosów chyba, tak, którzy jeżdżą z tą torebeczką na kierownicy. Jest ona widocznie teraz nie dość, że modna, to może i funkcjonalna, może i Łukasz się kiedyś do tego przekona. Chociaż kieszonki w koszulce są, że tak powiem, wystarczające na ten moment. To słuchaliśmy rozmowy też, którą miałeś w zeszłym roku, którą wcześniej nagrywałeś dla Centrum Rowerowego. Jak teraz już mamy, no,
generalnie wykończenie pracy, tak, na ten sezon, czy to w kolarstwie takim długodystansowym jest tak, że jakby nie da się tak na jeden wyścig przygotować do formy? No, to też oczywiście ustalasz szczyt formy, to nie jest tak, że możesz tam cały sezon lecieć na zapiekun, to jest tak, że no, trening wygląda tak samo jak w kolarstwie górskim. To tak naprawdę mój trening teraz, przygotowując się do wyścigu długodystansowych, aż tak bardzo się nie zmienił i podstawy klasyczne są zawsze niezmienne. Musi być ta baza tlenowa zrobiona, na której później można treningi o wyższej intensywności wykonywać. Natomiast jak nie ma tej bazy, no to nic się nie zrobi. To można jakimiś treningami tam hit, to są hitem internetu, zrobić szybko formę, ale ta forma jest bardzo nietrwała. Także no to tutaj mój trener cały czas bardzo taki konserwatywny sposób mnie przygotowuje i myślę, że to się sprawdza. Generalnie, że tym bardziej w takim kolarstwie długodystansowym, no to nie ma dróg na skróty, trzeba tą bazę godziny właśnie, że tak powiem, wysiedzieć, wyrobić. No to czy jesteś w stanie jakieś liczby podać, tak? Ile godzin w tygodniu trenujesz właśnie przed sezonem, ile no teraz jest zgrupowanie, to wiadomo, że to jest jakby dużo więcej, ile kilometrów jakby tutaj przejeżdżasz w tym czasie. Nie wiem, czy jakieś TSS-y też ci w głowie tam gdzieś tam siedzą? No rocznie żeby... to wychodzi 20 parę tysięcy kilometrów chyba. Z tego wyścigowych było... Oj, to ciężko, tak musiałbym, z głowy tak nie rzucę. No i... Czyli więcej niż samochodem niektórzy. Tak, i koło 900 tysiąc godzin treningowych. No do tego oczywiście dochodzę jakiś tam basen, siłownia, nartorolki i takie rzeczy, których już tam gdzieś na Strawie nie wrzucam. No po prostu no, nie da się pewnych rzeczy zrobić na skróty. Trzeba tą pracę wykonać, ale ja tego nie robię też za karę. Bardzo lubię jeździć na rowerze i w ogóle trening jest jakimś moim też takim sposobem na życie i formą samodoskonalenia, a nie tylko tym, żeby zrobić jakiś wynik, więc to naprawdę nie jest tak, że coś robię, bo muszę, tylko sprawia mi to wielką przyjemność. To jest też super, że odnalazłeś sobie jakby drogę tutaj tą sportową dla siebie. Na co dzień, jak to mówimy, klikasz kreski, tak? No, czyli architektem jestem. Jesteś architektem, więc to też jest świetna odskocznia od tej pracy biurowej, tak? I da się znaleźć w ciągu dnia, czyli nie wiem, na dojazd na rowerze, powrót, da się gdzieś tam zrobić ten trening, zorganizować to wszystko. Czy to jest tak, żeby jest podporządkowane całe życie kolarstwu, czy jednak gdzieś tam znajdujesz miejsce? Nie, no jak całe życie jest podporządkowane kolarstwu, to znaczy, że coś jest źle ustawione, priorytety. No akurat tutaj tak się złożyło, że dzieci się jeszcze nie dochowałem, ale więc pewnie mam tego czasu więcej niż ktoś, kto musi się tam dziećmi zajmować, ale naprawdę dobrze organizując czas, to można tego treningu zrobić koło 15-20 godzin tygodniowo, właśnie też dojeżdżając do pracy. Akurat mieszkam pod Twardogórą, pracuję we Wrocławiu, więc jak tylko warunki pogodowe na to pozwalają, to sobie na przykład wstaję o 5 rano, dojeżdżam do pracy na 8, tam się przebieram i wracając robię drugi trening, więc ten czas mi się zgadza. Czyli da się to opracować w taki sposób. Wiemy, że twoim marzeniem jest ta Unbon Gravel, ale są też na horyzoncie czy te właśnie Mistrzostwa Świata czy Europy w kolarstwie gravelowym. Mieliśmy taki plan, żeby gdzieś tam startować. Trochę problemy zdrowotne to jakby pomieszały. Zastanawiałeś się nad tym, czy właśnie, bo też szukaliśmy wyścigów jakby za granicą. Jak to wygląda za granicą? No to jest marzenie, myślę, dla każdego sportowca, żeby w ogóle być reprezentantem kraju. Miałem taką okazję być na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata w maratonie MTB i chciałbym to powtórzyć, oczywiście przygotować się jak najlepiej. No wtedy tak się złożyło, że gdzieś tam miałem wypadek, a jechać po to, żeby pojechać i nic sobą nie reprezentować, to nie chcę, tak, bo to nie jest, myślę, nie byłbym w porządku wobec siebie gdzieś tam. Więc jeżeli tylko będę mógł się jak najlepiej przygotować, na pewno chciałbym taki cel zrealizować. Może tutaj, nie wiem, czy w tym roku się to już Belgii, uda. Tak, w Belgii. Może też bardziej przy końcu gdzieś tam sezonu. Szosowcy to tak traktują jako, powiedzmy, taki dodatek, tak, do sezonu. Zresztą te rowery, była też ciekawe, na jakich rowerach jakby się ścigali. A właśnie jeszcze ten aspekt sprzętowy jakbyśmy mogli poruszyć, bo ty tak trochę idziesz pod prąd z tego gravela. Ja jeżdżę cały czas na klasycznej przełajówce z oponami 38 mm. No, zdecydowanie ta geometria rowerów gravel mi nie odpowiada, bo
Właśnie, a czym się ta geometria tych rowerów gravel charakteryzuje? A może to jest kwestia tego, że przez wiele lat ścigałeś się właśnie w MTB i ta geometria rowerów wyścigowych w maratonach czy w cross country, no też jest inna. Tak, tak, no te rowery gravel dla mnie są jakieś takie zamulone, trochę mało dynamiczne, wolę jednak, żeby ten rower od razu reagował tak, jak ja chcę. Nawet jeżeli on jest niewygodny, to taki powinien być rower właśnie do ścigania, że jest podporządkowany wynikowi, a niekoniecznie w wygodzie tam podróżowania. Wiadomo, że jak ale ktoś... co to znaczy właśnie, że jest rower niewygodny? No bo jak masz do przejechania, nie wiem, 5 godzin, 10, 12, no tak jest coś niewygodnego, to raczej by cię to uwierało i był problem. No tak, ale po to robisz na przykład całe przygotowanie bazy i wytrzymałościówki, nartorolki, nordic walking i tak dalej, że po prostu musi twoje ciało wytrzymać ten wysiłek, a pozycja, czy utrzymanie tej pozycji aerodynamicznej, no też jest ważne właśnie, żeby zyskiwać te cenne sekundy przy tak długim dystansie. No ty jesteś też jeszcze przykładem tego, że trochę prekursorem zmian, jeśli chodzi o... O, pozdrawiamy serdecznie Roberta, który może nam się tu pojawi w kamerze, bo już będziemy zaraz chyba kończyć. Ale generalnie właśnie ty jesteś prekursorem tych zmian sprzętowych, bo jeszcze miałeś okazję właśnie na Bałtyk 600, tak? Wystartować tak. Nietypowym kasku. No to myślę, że jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Akurat tam były bardzo zmienne warunki pogodowe, było w nocy zimno i miałem taki kask triatlonowy, dzięki temu mi nie wiało w głowę. Nie zmarzłem, a przy okazji trochę zyskałem na czasie, więc można też gdzieś szukać takich minimalnych zysków. Widzę, że to jest jeszcze ktoś nam tutaj wskoczył w kadr. Musimy podpisać. Ale to była pewna podpowiedź dla tych, którzy oglądają, że prawdopodobnie będzie odcinek specjalny, bo ministra nie zagości na poniedziałek tutaj o 20 z nami, ale może się uda wcześniej. Tak, tak, tak. Więc generalnie to była taka mała podpowiedź do tego, co nas jeszcze gdzieś tam czeka. Czego ci, Łukasz, generalnie na ten sezon związany właśnie z gravelem, z kolarstwem i jakby na najbliższy, nie wiem, rok czy lata życzyć, tak? Oprócz oczywiście zdrowia, bo to jest najważniejsze. To wszystko jest, to jakoś sobie można zawsze poukładać i po prostu dobrze się bawić i mieć z tego... Czyli fajnie. Nawet jeżdżąc te kilkanaście godzin da się dobrze bawić. Oczywiście. To... ja nie jeżdżę za karę, to jest po prostu coś, co kocham. Warto sobie znaleźć jakąś taką swoją niszę. Jak ktoś się odnajduje w krótszym kolarstwie, cross country, czemu nie? Jak się to odejmuje ktoś na szosie ultra, jeżdżąc jak najbardziej? Gdyby się jakoś inaczej koleje potoczyły, może bym w XC startował, no tak jak mówię, nie miałem nigdy tego predyspozycji. W wieku tam 35 lat ciężko już się gdzieś kopać z koniem i nagle przerzucać się na tym bardziej, skakanie, że głównie bardziej z maratonów giga żeśmy zaczynali. Na skakanie dropów i tak dalej, czego zawsze miałem z tym problemy, więc celuję w te długie dystanse. Więc jak najbardziej, czyli widzimy, będziemy cię śledzić te kropki, tak, które na trackerach. No to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Rodzice śledzą, znajomi śledzą. My też śledzimy z ekipy, nieraz to wrzucamy, więc jak ktoś padnie hasło śledzenie kropek, to wiemy o co chodzi. Czyli to są strony głównie BB Tracker, tak, i jeszcze parę innych tych firm, które to są. Są aplikacje na telefon, na komputer i śledzi się, tak. No to jest bardzo, bardzo fajne w ogóle w tej wyścigach długodystansowych, że jest to śledzenie online, gdzie no to też przyciąga kibiców, a wiadomo, jak przyciąga kibiców, no to też później ludzi, którzy chcą wystartować i sponsorów, więc może to jest też powód, dlaczego to kolarstwo gravel się rozwija, że znajomi, rodzina mogą śledzić poczynania tych zawodników online i to naprawdę jest bardzo emocjonujące, gdzieś tam oglądać kto przez noc, jak tam zawodnik się przesuwa gdzie było 23, a gdzie jest o 3 nad ranem. A tak bardziej jeszcze tak na końcu, to bardziej tam wolisz tą rywalizację taką bezpośrednią, że jedzie grupa właśnie tak, jak gravel racingu, czy taką właśnie, że w grupach gdzieś tam się startuje, później są te kropki, ktoś tam się sprawdza? Nie, to zawsze jeżeli tylko się da, to moim zdaniem powinien być start wspólny i taka rywalizacja bezpośrednio między sobą. No to start falowy myślę, że trochę jest taką upośledzoną formą wynikającą z różnych tam organizacyjnych przeszkód. Nie zawsze to się wiadomo organizatorom udaje. Właśnie o to mieliśmy. Przy takiej ilości startujących. No i też to jest... To wypacza trochę rywalizację, tak? Taki start falowy w grupach. Tak, no wiadomo. Chociaż wiem, żeście na przykład czasami umawiali się, że ci najmocniejsi zawodnicy startują. To zawsze można poprosić organizatora, że po prostu zbieramy się jakąś grupą mocnych zawodników i wtedy od razu startujemy razem, a nie jakieś czajenie, że ktoś tam z początku, ktoś z końca i tam gdzieś
jakieś takie dziwne sytuacje, ale zawsze wolę po prostu... To też element jakieś tam też taktyki i przygotowania do tych wyścigów. Wiem, że to ciebie też interesuje, tak? Jak na przykład zapakować te rzeczy na rower, jak no sobie opracować tą trasę, traka i tak dalej. Czy to jest też taka rzecz, która... No nie wszystkim się to podoba, tak? Woli lubi, nie wiem, strzałki i oznakowanie mieć trasy. Tutaj z drugiej strony mamy traka, ale no też trzeba jakoś to przygotować, tak? Logistykę sobie rozplanować, gdzie się warto zatrzymać, gdzie nie warto się zatrzymać. No ja oczywiście zawsze wolę, jak jest to wszystko skupione na rywalizacji sportowej, więc jest na przykład jakiś bufet organizatora, czy jest przepak, tak jak na Agra w Magadonie, żeby tam nie było jakiejś loterii, że ktoś trafi na kolejkę w sklepie, a ktoś nie, i to są później jakieś takie dziwne sytuacje losowe. No oczywiście no, przy tak długim dystansie ciężko oczekiwać, żeby trasa była wyznaczona, a przygotowanie się, przejrzenie tej trasy dokładnie na różnych mapach, różnych podkładach, oznaczenie sobie tych sklepów, no to jest część jakichś przygotowań taka bardzo istotna. Ja zawsze dużo czasu na to poświęcam, przechodzę sobie wirtualnie całą trasę, jak się tylko da, wyznaczam sobie gdzieś tam sklepy, tak, że są małe przy samej trasie, żeby oczywiście czasu na to nie tracić. No i... A zastanawiałeś się, którą to twoje kolarstwo gravelowe i ściganie pójdzie? Czy właśnie takie dystanse jednodniowe, nie wiem, 160-200 km, czyli te 100 mili więcej, czy to takie ultra na kilkaset kilometrów, czy nawet tam pod 1000? Czy jeszcze się myślę, tutaj... Jeszcze parę lat mam na rozwój i zobaczymy, jak to będzie się czyli badać. Bo to też jakby rodzaj specjalizacji tutaj jest, tak? To oczywiście coraz bardziej się profesjonalizuje, jest coraz więcej zawodników na to i z szosy, z MTB przechodzi. Myślę, że tak jak każdy sport to... To kolarstwo górskie było jedne w ogóle, kolarstwo górskie, później się wyodrębniły z tego jakieś poszczególne... Shorttracki, cross country olimpijskie, maratony, myślę, maratony też ewoluowały w różny sposób, tak samo tutaj ten gravel. No właśnie to tutaj też do apel do organizatorów, żeby tego jakby, jak się da, to żeby nawet te wyścigi właśnie ze startu wspólnego faktycznie ten gravel racing miał miejsce, no bo teraz tak, mamy chyba... Tak, jeżeli jest wyścig, który ma tam do 200 km, no to start jakiś falowy zupełnie wtedy wypacza rywalizację. Jeżeli jedziemy 600 km, no to oczywiście to nie ma aż takiego znaczenia, ale te krótkie dystanse to naprawdę jest szalenie istotne, kto się załapie, w jakiej grupie, czy z początku, czy z końca startuje. I no to powinno po prostu przypominać trochę wyścig szosowy, tylko na innej nawierzchni. No takie właśnie, jakby to w tym kierunku to szło, to by było naprawdę najlepsze jakby rozwiązanie. Czyli tutaj w Polsce no to mamy tą wyścig, ten gravel racingowy UCI gravel Gran Fondo Series, to jest jako w ramach World Series, tak? Gravel Series, to jest Szklarskie Porębie. W Jakuszycach będzie start. W Jakuszycach, tak. W Jakuszycach start, więc tam już jeździłeś dobrze i na MTB znasz trasę, to tam na gravelu da się jeździć. Właśnie. A jeszcze co jest jakby kluczem, to też często mi powtarzałeś, też jakby osoby, dobór opon, dobór ciśnienia, przygotowanie, no, jak to jest? Robienie doktoratu. No to jest ciekawe, z tak? Tych opon, wiesz, że cały czas na tych samych oponach 38 mm, bo uważam, że tutaj... No to jest pierwszeństwo ma szybkość i mało opory toczenia niż do końca komfort jazdy. I tak patrząc na tę czołówkę zawodników, która tam startowała, to wszyscy jeździli po prostu na łysych polskich oponach. No i się nie cykali się na zjazdach. No patrząc na zawodników zagranicy, to zupełnie lecieli tam na ryzyku. No i tak to wygląda. Może zakładają, spod wyczynowy po prostu. Tak, może zakładają, że jak jadą szybciej, to te kamienie się rozstąpią. Więc tutaj nie ma jakiejś magii, że ten gravel jest drugi MTB i będzie jechał sobie jak amortyzowany rower po nierównościach. No po prostu trzeba jechać bardzo uważnie na zjazdach, omijać przeszkody. To, co mamy wyćwiczone z MTB, czyli właśnie wyszukiwanie tej ścieżki, czytanie szlaków w górach, gdzie tam są jakieś wymyte kolejny, gdzie są miejsca, gdzie się akumuluje na przykład jakiś gruz grubszy, że to trzeba ominąć, przeskoczyć. No i też jak się ogarnia trochę technicznie właśnie z kolarstwa górskiego, to na pewno to pomaga. No tutaj można dużo aspektów. Mam nadzieję, że po tym trochę pytań się jeszcze narodzi, będziemy gdzieś tam mogli odpowiadać. A tak jak rozmawialiśmy już początkiem maja na majówkę, tak? Nowy, to nie, to jest jako Gra w Magadon? Nie, to jest jak Gra w Magadon. Gra w Magadon, tak. A coś wcześniej jeszcze planujesz? No, shooter master na Mazowszu. Na Mazowszu, tak. Czyli u Michała Świderskiego. Tak, jako wyścig taki sprawdzający. Okej, dobrze. To dziękuję ci bardzo. Dzięki. Łukasz za rozmowę. Możesz coś jeszcze do słuchaczy powiedzieć, ja zakończę też zaraz. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kogoś zaciekawiło to, co miałem do powiedzenia i dało się tego wysłuchać w ogóle. Oczywiście, że się dało. Ja tutaj tylko przełączę na swoją tutaj kamerę jeszcze. O, tak, Łukasz będzie w tle, więc Łukasz pewnie uciekł.